A tam się dzień dobry, nieco się cztery. Pani Rosyńska, pytanie o to, co Warszawa może stracić. Jakieś takie trzy przykłady najbardziej jaskrawe, gdyby okazało się, że jednak przez rząd PiSu pieniędzy z KPO Polska, też Warszawa nie dostanie. No i jak pan skomentuje fakt, że ta ustawa trafiła do Trybunału Julii Przyłębskiej, która, no, w której raczej interesie nie jest to, by szybko się tą ustawą zająć, a w końcu na pewne deadline'y wypłata tych środków i zaliczek z KPO ma i raczej one będą pominięte, jeżeli Julia Przyłębska postąpi tak, jak wszystko to wskazuje. Dziękuję bardzo. Znaczy świetnie wiemy, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny nie pełni swojej roli, tylko jest całkowicie upolityczniony, więc to jest jakaś rozgrywka wewnętrzna w obozie władzy, która może doprowadzić do tego, że wypłata tych pieniędzy będzie opóźniona. A wszelkiego rodzaju inwestycje dotyczące czy transportu publicznego, czy walki o czyste powietrze, czy innowacji i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w miastach, rozwiązań cyfrowych, to wszystko, na to wszystko miały płynąć pieniądze z Unii Europejskiej, więc właśnie tego typu przedsięwzięć nie będzie można realizować. Ale więcej, jeżeli pan popatrzy na KPO, tam są inwestycje również dotyczące wykluczenia transportowego, inwestycje dotyczące budowania tańszych mieszkań dla osób o trudniejszej sytuacji finansowej. Tego wszystkiego polskie samorządy, a tak naprawdę mieszkańcy, Polki i Polacy będą pozbawieni, jeżeli te pieniądze do Polski natychmiast nie popłyną szerokim strumieniem.